Odkrywanie świata to dla kanału National Geographic niekończący się proces. Tym razem jesteśmy na Dolnym Śląsku, w Lądku-Zdroju, gdzie odbywa się Festiwal Górski. Zbadajcie z nami tajemnice dawnej kopalni uranu i poznajcie wyjątkową historię uzdrowiska. Pierwsze znane nam zapiski o uzdrowisku pochodzą z 1241 roku. Historycy nie są zgodni co do tego, jak i kto odkrył, że tutejsze źródła mają właściwości lecznicze. Jedna z lokalnych opowieści głosi, że kiedy w XIII wieku stacjonowały tu wojska mongolskie, odpoczywając po bitwach i potyczkach, konie wykąpały się w tutejszym jeziorku, a ich rany zaczęły się lepiej goić. Inna legenda opowiada o spragnionym pasterzu, który napił się ze źródła o dziwnym zapachu. Zbiegł do doliny i opowiedział o tym we wsi. Pierwszy regulamin kąpielowy zalecał wstrzemięźliwość w harcach w basenie i regularną modlitwę na uspokojenie. W 1680 roku, bezpośrednio nad bijącym, gorącym źródłem z wodą leczniczą, powstał drewniany budynek. Rozebrany 200 lat później, został zastąpiony murowaną architekturą w stylu neobarokowym. Wtedy uruchomiono Marienbad, obecnie Zdój Wojciech, który do dziś, od kilkuset lat, nadal jest działającym uzdrowiskiem i symbolem Lądka-Zdroju. Dawna kopalnia uranu w Tletnie. Jedno z najciekawszych miejsc geologicznych w całej Europie. Znajduje się tutaj ściana skalna, która zaczęła powstawać 95 milionów lat temu, a w niej ponad 60 minerałów, m.in. antozonit, unikalna odmiana fluorytu, który zmienił swoją strukturę w kontakcie z pierwiastkami promieniotwórczymi. Pierwsze udokumentowane informacje o trwających tu pracach górniczych pochodzą z końca XV wieku. Wydobywano tu wtedy przede wszystkim rudę żelaza i miedzi. Z powodu nasycenia nimi ziemi w okolicznych górach występują anomalie magnetyczne. W 1947 roku Stalin zlecił wydobycie złóż uranu. Przez 5 lat w Tletnie, w skrajnie ciężkich warunkach, pracowało kilka tysięcy osób. Wydobycie surowca było objęte ścisłą tajemnicą. Z rudy, która opuściła Tletno, powstało w ZSRR 120 kg wzbogaconego uranu. To 2 razy tyle, ile zostało użyte do budowy bomby zrzuconej na Hiroshima. Góra Żmijowiec, we wnętrzu której się znajdujemy, jest przeorana jak sito. 37 km korytarzy, większość z nich albo już się zawaliła, albo zaraz się zawali. Pozostało tylko 400 metrów zabezpieczonych sztolni, które swoim bogactwem pobudzają wyobraźnię entuzjastów geologii i historii z całej Polski. Oglądaj programy o eksploracji w National Geographic.